1972 to był wyjątkowy rok. Kilka miesięcy wcześniej, najpierw raz w tygodniu, a wreszcie codziennie, Telewizja Polska zaczęła transmitować programy w kolorze. Widzowie w całym kraju mogli więc na własne oczy przekonać się, jaką ferią barw mieni się Opole. Z okazji jubileuszowego 10. festiwalu organizatorzy zadbali nie tylko o muzyczną stronę festiwalu, ale także dodatkowe imprezy i wydarzenia. Festiwal był atrakcją nie tylko dla melomanów. To będzie sprzedaż na wolnym powietrzu. Towarów atrakcyjnych. No bluzki różne, damskie ręczniki takie z emblematem festiwalu i tak dalej. To także czas podsumowań opolskiego wydarzenia, które zapisało się już w kalendarzu imprez cyklicznych. Zawsze chodziło nam o to, żeby miasto jak najbardziej wyeksponować. Budowaliśmy amfiteatr. Prawie w początku miarodajni ludzie twierdzili, że to jest szaleństwo, że miasto za małe, że to się nie uda, ale jednak rozpoczęliśmy. Pierwszy festiwal był najlepszy, najbardziej udany. Obecnie przeszedliśmy 10. Tym razem na deskach opolskiej sceny wybrzmiał m.in. miłosno-melancholijny duet Urszula Sipińska i Piotr Figiel. Mario, jaka jestem? Nie wiesz, nie wiesz. Maryla Rodowicz otrzymała tytuł Miss Obiektywu, który przysługiwał jej przez kolejne 2 lata. Na scenie zaprezentowała się w lirycznej odsłonie. Pod borem choina stojała. Radiowy przebój roku tym razem wyśpiewał Andrzej Dąbrowski. Dopóki się składają ręce, dopóki kurzy nocy mrok, do zakochania jeden krok, do zakochania jeden krok. Widzów i słuchaczy 10. festiwalu zelektryzował występ Tadeusza Woźniaka, który wspólnie z Alibabkami zaprezentował utwór Zegarmistrz Światła. Zegarmistrz Światła purpurowy.